promocję na Ali, więc czas na kolejną lunetę. Tym razem ponownie coś o nieco większym zakresie, ale z zupełnie innej półki cenowej niż Discovery, którego jakiś czas temu Wam przedstawiałem. Moi drodzy, przed Wami budżetowy Redwing Seasons o zmiennym powiększeniu od 6 do 24. Witam Was serdecznie i zapraszam na test. Luneta wykonana została z aluminium 6061T, które pokryto anodą. Jakość powłoki jest naprawdę bardzo dobra i pomimo częstego przenoszenia pomiędzy montażami i kilkukrotnego upadku na ziemię, właściwie nie ma jakichkolwiek śladów zużycia. Wszelkie oznaczenia naniesiono czytelnie, a wieżyczki oraz pierścienie posiadają precyzyjne frezowania, które poza tym, że ułatwiają ich obsługę, są również przyjemne dla oka. Oczywiście nie mogło zabraknąć ochrony przeciw wodzie, dlatego wszystkie wieżyczki oraz pierścienie wyposażono w gumowe uszczelki, podobnie jak zdejmowane kapsle. Oczywiście, co ma się kręcić, się kręci. A co ma klikać, klika. Mówiąc krótko, jakość wykonania stoi na naprawdę wysokim poziomie, dlatego spokojnie dam 5 na 5. Luneta wyposażona została w 3 wieżyczki. Jedną do korekty elewacji, jedną do korekty nawiewu oraz wieżyczkę do korekty błędu paralaksy. Wieżyczki korekt klikają co 0,1 mila i wyposażono je w funkcję Zero Reset oraz blokadę. Klik jest dobrze słyszalny, jednak praca wieżyczki korekty elewacji nie jest tak płynna, jakbym spodziewał się po lunecie za takie pieniądze. Jest lekko gumowato i nieco topornie, jednak najważniejsze, że klika dystans, jaki ma klikać i nie przeskakuje. Za to wieżyczka korekty nawiewu działa bez problemu, co w sumie może świadczyć o dość nierównej kontroli jakości. Wieżyczka regulacji błędu paralaksy chodzi bardzo gładko, jednak w pewnym momencie napotykamy lekki opór. Dość szerokie okno markerów na dystansie do 100 metrów i ciasne zakresy powyżej mogą świadczyć, że luneta przeznaczona została na mniejszy kaliber. Do tego na tym właśnie dystansie regulacja działa bardzo, bardzo precyzyjnie. Dalej niestety markery nieco rozjeżdżają się z rzeczywistością i wstępne ustalenie odległości na ich podstawie jest właściwie niemożliwe. Pierścień kompensacji dioptrii działa precyzyjnie i z należytym oporem, do tego idealnie blokuje się po pełnym wykręceniu. Początkowo jednak chodził dość chropowato przy samym brzegu, wychodzi jednak na to, że z czasem się po prostu dotarł. Dźwignia regulacji powiększenia również działa precyzyjnie i gładko, przy tym ustawienie powiększenia 10 razy wypada dokładnie na samym środku. Jak widzicie, mechanizmy działają dość nierówno, ale co najważniejsze, robią co mają robić. Mimo tego za wieżyczkę regulacji błędu paralaksy i wieżyczkę korekty elewacji odejmuję po punkcie, dlatego 3 na 5. Soczewka przednia, podobnie jak ta okularu, pokryte zostały wielowarstwową powłoką antyodblaskową. Redwing Seasons wyposażony został w taktyczną, trawioną w soczewce siatkę spływającą kropką centralną. Siatka jednak nie posiada podświetlenia. Obraz jest bardzo wyraźny w pełnym zakresie, jednak przy minimalnym powiększeniu na krawędziach możemy zobaczyć lekkie zniekształcenia. Nie wpływają one jednak na celowanie i spokojnie można uznać, że ponad 80% powierzchni jest w pełni użyteczna. Kolory są oddawane dość naturalnie, nie ma również różowej poświaty na maksymalnym powiększeniu, co jest dość charakterystyczne przy naprawdę tanim sprzęcie. Zdjęcia, które widzicie, niestety nie są w stanie oddać w pełni jakości obrazu. Póki co nie taki sprzęt, żeby wszystko pokazać tak, jak być powinno. Dość jednak powiedzieć, że na dystansie 100 metrów wszystkie przestrzeliny na tekturze widać jak na dłoni, na tarczy z cieniem właściwie idealnie, natomiast na czarnym wystarczy wyłącznie kontrastujące tło, na przykład piasek.
Jeżeli chodzi o mnie, to strzelając 22 LR na dystansie do 200 metrów nie miałem problemów z ogarnięciem celu wielkości blaszki 50 do 75 mm. Nie było również problemu z tarczą na krótszym dystansie. Tofikiem strzelałem do papieru na 300 i 500 metrów do blach, również bez większych problemów. Generalnie jakość optyki jest naprawdę bardzo dobra, więc spokojnie dam 4 na 5. iBox zarówno na maksymalnym, jak i minimalnym powiększeniu jest dość szeroki i sporo wybacza. Tak naprawdę można sporo zejść z osi soczewki, a i tak nie będziemy mieli problemu z oddaniem strzału. Co nie mniej istotne, siatka nawet na minimalnym powiększeniu nie ma tendencji do uciekania. High relief wynosi 96 mm, co spokojnie pozwala na używanie lunety również na większym kalibrze niż 22 LR. Spokojnie opędzimy 223, a nawet 308. Co więcej, luneta nadaje się nie tylko do strzelania z postawy stabilnej, powiedzmy takiej leżącej, ale również do używania w trakcie strzelań z postaw wymuszonych, a nawet w ruchu. Oba parametry moim zdaniem są naprawdę niezłe, więc luneta spokojnie nadaje się dla osób początkujących, które dopiero pracują nad swoim złożeniem. Będzie również dobrym rozwiązaniem do praktycznego strzelania na krótkim i średnim dystansie. Ode mnie 5 na 5. Ponieważ producent gwarantuje klasę wodoodporności IPX6, to standardowy test z wodą pod ciśnieniem skierowaną na elementy najbardziej narażone na przeciekanie. Wynik po dwukrotnym zalaniu przez 90 sekund? Tutaj zero problemu. Kolejny test to zamrożenie i sprawdzenie działania mechanizmów. Minus 23 stopnie, 24 godziny. Wieżyczki korekt działają i klikają. Wieżyczka regulacji błędu paralaksy działa bez problemu. Pierścień zmiany powiększenia? Również bez problemu. Pierścień regulacji ostrości? Także działa bez problemu. I na koniec jeszcze jeden test, o którym pomyślałem sobie po tym, jak luneta zaliczyła na tofiku kilka razy przyziemienie. Oj. Niestety, jak widzieliście, tym razem nieco przesadziłem, chyba za bardzo uwierzyłem w moc Chińczyka. Tak czy siak, pomimo faila na ostatnim teście, myślę, że nikt nie powie, że jestem stronniczy, jeżeli dam 5 na 5. Red Wing Season jest u mnie prawie 10 miesięcy, choć tak naprawdę wędruję pomiędzy widzami od dłuższego czasu i do chwili, nazwijmy to, feralnego przyziemienia miał ponad 2000 nastrzałów z 223 i naprawdę niezliczoną ilość 22 LR. Miał również krótki epizod na 308. Zalety? Optycznie jest to naprawdę bardzo dobra luneta i pod tym względem bije na głowę przedstawianego jakiś czas temu Vict Optics S4, a cenowo są chyba obecnie zbliżone. Nie wiem w sumie, czy Red Wing nie jest jednak nieco tańszy. Do tego pierwszy plan z choinką, wodoodporność, wstrząsoodporność, powiedzmy do pewnego stopnia, bardzo fajny iBox i bardzo fajny iRelief. Niewielka masa i niewielki rozmiar. Wykonanie jest naprawdę spoko, a dzięki temu, że luneta zaliczyła mocną glebę, mogłem również spojrzeć, jak wygląda w środku. A wygląda naprawdę dobrze. Uszczelki, smary, dobrej jakości gwinty. To wszystko świadczy o tym, że pomimo pewnych problemów, my friend naprawdę przyłożył się do roboty. A dla kogo Seasons?
Moim zdaniem to bardzo fajne szkiełko, nazwijmy to entry level, do strzelania z 22LR. Lekka, w miarę składna, świetna do pracy na zasłonach i na wymuszonych postawach, do tego luneta, która wybacza błędy w składzie. Większy kaliber też się nada, ale trzeba mieć w pamięci jej ograniczenia. Ja strzelałem z niej na 300 metrów do papieru i 500 metrów do blach. Dalej, nie wiem, po prostu nie miałem okazji, ale pewnie też zaraz. No i na koniec cena. Ja lunetę kupiłem za prawie 950 zł i szczerze, drugi raz bym za nią tyle nie dał. Natomiast od dłuższego czasu jest ona w stałej promocji i można ją wyrwać za chyba 650 zł, a to już cena, która sprawia, że pewne problemy, które powodowały nieco niższe noty, można kompletnie pominąć. Czy polecam? Za 650 zł tak. Za więcej? Szczerze, za więcej można kupić coś nieco lepszego. Ale o tym w kolejnych testach. Słuchajcie! Jebać bocina, kurwa jest kurwa syna. Tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się! Cześć! Dzieci przeszkadza, jak sobie tu wezmę. Strzelasz do przodu, nie? Nie w bok. No i spoko.